Cześć! W grach najczęściej broń leży na ziemi, gracz ją chwyta i korzysta z niej. W życiu codziennym raczej dosyć rzadko spotykane, ale my robimy grę. Zacznijmy od tego, że weźmy do blueprinta gracz charakter, w którym pozbawimy go broni, żeby był bardziej bezbronny. Zaznaczamy SK broń, klikamy prawym i dajemy delete albo naciskamy przycisk delete na klawiaturze. No i teraz gracz nie ma broni, ponieważ ją zdobędzie, będzie znajdować się na ziemi. Ok, wejdźmy do katalogu content i stworzymy blueprinta, najlepiej w katalogu z bronią, bo to dotyczy broni. Stwórzmy nową klasę blueprinta, tradycyjną, czyli aktor. Ok, nazwijmy ją na przykład broń 01 pickup, bo broń się podnosi, niech będzie to coś takiego. Weźmy do środka i stwórzmy element, ponieważ broń będzie bronią jako elementem, ale tak naprawdę gracz musi kolidować z jakimś elementem, dzięki czemu blueprint będzie wiedział, że zdobywa broń. Stworzyłem box collision, zastępuję też default scene root, żeby kulka zniknęła i był tylko box. On będzie odpowiadał za interakcję z graczem. Dodamy oczywiście broń, ale broń to jest tylko projekcja, to jest tylko zdjęcie na ścianie, które nie sprawi, że gdy to zdobędziemy, to będziemy od razu mieć broń. Ale niech gracz wie, że to jest broń do podniesienia. Ustawmy ją mniej więcej na środku pudełka. Ok. Ona tam jest, ale za zdobycie broni odpowiada box, więc zaznaczmy boxa. A dokładnie odpowiadać będzie tak, że gdy gracz wejdzie na boxa, będzie na niego nachodził, czyli on, komponent begin overlap, zdobędzie tą broń. Ok, ustawiamy tyle. Na razie mamy, co się dzieje, gdy gracz nachodzi. Teraz musimy zapamiętać, że blueprint gracza to jest gracz charakter i w środku jest mesh, który jest graczem. Musimy te dwie nazwy zapamiętać, ponieważ odwołamy się do tej klasy i dokładnie do gracza. Jak to zrobić? Wybieramy, wpisujemy cast tool i szukamy naszej klasy gracz charakter. Ok, wybieramy to i teraz mamy dostęp, ale jeszcze musimy dodać, który obiekt z tego korzysta. Powiedzmy get player pawn, a więc nasz gracz. Ok. I teraz mamy dostęp do wszystkich elementów, które występują w blueprincie gracza, czyli kamera, arm spring, akurat nam chodzi, jak powiedziałem wcześniej, żeby zapamiętać mesha. A więc get mesh, uzyskujemy mesha, czyli postać w naszym blueprincie, czyli postać gracza w rzeczywistości. No i tutaj chcemy, aby przypisało do naszego gracza broń, która jest akurat w naszym blueprincie aktor. Ok, wybieramy to. Jest tutaj kilka elementów. Przede wszystkim target to jest nasza broń, a więc to. Natomiast parentem, czyli rodzicem naszej broni, będzie mesh z blueprinta gracz charakter. Jest tutaj też miejsce na socket. Jak pamiętamy, nazywa się spust. A jak nie pamiętamy, no to nazywa się spust. I chcemy, aby właśnie broń została dopasowana, socket do socketa, czyli broń dopasowana do naszego gracza. I skalą, i rotacją, i lokacją. I to w sumie wszystko. To znaczy prawie wszystko, bo jak zobaczymy, wygląda to dosyć specyficznie. Ustawiamy blueprinta, aby można było go zdobyć. Gracz nie ma broni, natomiast gdy wchodzi na blueprinta, no to broń znika z blueprinta, jest przypisana do gracza w trochę dziwny sposób. Dlaczego? Ponieważ jak pamiętamy wcześniej, broń dopasowaliśmy w blueprincie już gotowym gracza. Natomiast socket został po prostu tylko stworzony, żeby do niego przyciągnąć. Aby broń zawsze była dobrze dopasowana, to można modyfikować albo socketa w broni, albo łatwiej socketa w graczu. Czyli zaznaczamy socketa, możemy go przenieść, przesunąć. Klikamy prawym i wybieramy podgląd broni, żeby zobaczyć, czy broń jest dobrze trzymana. Możemy teraz odpowiednio ustawić socketa, aby był bardziej dostosowany do broni. Wtedy zawsze, gdy gracz zdobędzie broń, będzie ją trzymał w taki sam sposób. Możemy ją ustawić na oko. Wiadomo, że w T-pozie jest to dosyć trudne, ale mniej więcej wiem, w jaki sposób powinien ją trzymać. I możemy zobaczyć później w grze, czy jest ok. Wiadomo, że palec powinien być na spuście. Ok. Włączamy grę, zdobywamy broń. I wygląda to całkiem nieźle. Więc teraz mamy gracza z bronią, która pasuje do ręki i za każdym razem, gdy ją zdobędzie, będzie właśnie tak się trzymał.